Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się obliczaniem granic funkcji. Na początek zajmiemy się sytuacją, w której funkcja jest wielomianem. Pierwszy przykład to obliczymy granicę przy x dążącym do 2. Mówimy, że liczymy granicę w punkcie 2. Funkcji 2x do trzeciej minus x kwadrat plus x plus 1. Zauważamy, że dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych i w takiej sytuacji granicę liczymy po prostu podstawiając w miejsce x liczbę 2. Czyli mamy 2 razy 2 do trzeciej minus 2 do drugiej plus 2 plus 1. Po wykonaniu działań mamy 2 do trzeciej, czyli 8 razy 2, 16 minus 4, 2 plus 1, czyli plus 3. I dalej wykonując działania otrzymujemy granicę równą 16 plus 3, czyli 19, minus 4, 15. Drugi typ funkcji to sytuacja, w której funkcja jest funkcją wymierną. Na przykład obliczymy granicę przy x dążącym do 3 funkcji x kwadrat minus 2 przez x minus 1. Zauważmy, że dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych oprócz 1. A my liczymy granicę w punkcie 3. W takiej sytuacji, ponieważ 3 należy do dziedziny, podstawiamy w miejsce x liczbę 3 i otrzymujemy 3 do kwadratu minus 2 przez 3 minus 1. I liczymy 9 minus 2, czyli 7 przez 2. Granica wynosi 7 drugich. Przykład trzeci. Obliczymy granicę funkcji przy x dążącym do 3. X kwadrat minus 9 przez x minus 3. Dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych oprócz 3. I właśnie w tym punkcie liczymy granicę. Wobec tego mianownik przy x dążącym do 3 dąży do 0. I tak samo licznik, gdy x dąży do 3, mamy 3 do kwadratu, czyli 9 minus 9 też dąży do 0. Czyli w tej sytuacji otrzymujemy symbol nieoznaczony 0 przez 0. Nie możemy policzyć tej granicy, dopóki nie wykonamy przekształceń wzoru funkcji. I skorzystamy w tej sytuacji ze wzoru skróconego mnożenia, żeby rozłożyć licznik na czynniki, czyli x minus 3, x plus 3. A w mianowniku x minus 3. I teraz możemy skrócić x minus 3 z licznika i z mianownika. I teraz już możemy podstawić trójkę do wzoru funkcji, czyli 3 plus 3, 6, czyli ta granica jest równa 6. W przykładzie kolejnym, czwartym, mamy sytuację limes przy x dążącym do 4, x kwadrat minus x minus 12 przez x kwadrat minus 16. Dziedzina tej funkcji to zbiór liczb rzeczywistych oprócz minus 4 i 4. Liczymy granicę w punkcie nienależącym do dziedziny. Liczymy granicę w punkcie nienależącym do dziedziny. Czyli gdy x dąży do 4, mianownik dąży do 0. I też gdy podstawimy w liczniku czwórkę, to mamy 4 do kwadratu, czyli 16, odjąć 4, 12, odjąć 12, czyli licznik też dąży do 0. Czyli mamy tutaj znowu sytuację taką, że mamy symbol nieoznaczony 0 przez 0. Musimy więc rozłożyć licznik i mianownik na czynniki. Zaczniemy od licznika x kwadrat minus x minus 12.
Żeby rozłożyć to wyrażenie na czynniki, policzymy najpierw wyróżnik, czyli b kwadrat minus 1 do kwadratu, odjąć 4 razy a, czyli razy 1 i razy c, czyli minus 12. W takim razie delta jest równa 1 minus razy minus, czyli plus 48, 49. Policzymy teraz miejsca zerowe. X1 to minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli b jest równe minus 1, w takim razie minus b to 1. Odjąć pierwiastek z 49, czyli 7, przez 2a, czyli przez 2. W takim razie x1 jest równe minus 6 przez 2, czyli minus 3. X2 to minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 1 plus 7 przez 2, czyli 8 drugich, czyli 4. W takim razie możemy zapisać x kwadrat minus x minus 12 jako x minus 4 minus jedno miejsce zerowe razy x plus 3. Wracamy do naszego przykładu. Możemy więc zapisać naszą granicę jako granicę funkcji w liczniku x minus 4 razy x plus 3, a w mianowniku x minus 4 razy x plus 4. Skracamy wspólny czynnik z licznika i z mianownika i teraz zauważamy, że licznik dąży do 4 plus 3, czyli do 7, a mianownik dąży do 4 plus 4, czyli do 8. Czyli granica naszej funkcji przy x dążącym do 4 to 7 ósmych. Kolejny typ funkcji to funkcja, w której we wzorze występuje pierwiastek. Piąty przykład. Policzymy granicę przy x dążącym do 1 funkcji pierwiastek z x kwadrat plus 3. Podstawimy jedynkę do wzoru funkcji i wtedy mamy 1 do kwadratu, czyli 1 plus 3, czyli 1 plus 3, czyli pierwiastek z 4, czyli 2. Przykład szósty. Limes przy x dążącym do 1 funkcji x minus 1, pierwiastek z x minus 1. Tutaj zauważmy, że po podstawieniu jedynki do wzoru funkcji w mianowniku otrzymujemy pierwiastek z 1, czyli 1 minus 1, więc mianownik dąży do 0 i licznik 1 minus 1 też dąży do 0. Otrzymujemy więc symbol nieoznaczony 0 przez 0 i musimy coś z tym wzorem funkcji zrobić. Pomnożymy licznik i mianownik przez ułamek, w którym w liczniku i w mianowniku będzie pierwiastek z x plus 1. Czyli patrzymy na mianownik, bo w nim występuje pierwiastek. Ponieważ jest pierwiastek z x minus 1, to w tym ułamku, który dopisujemy, będzie pierwiastek z x plus 1. Otrzymujemy limes przy x dążącym do 1. W liczniku będziemy mieć x minus 1 razy pierwiastek z x plus 1, a w mianowniku wykorzystamy wzór skróconego mnożenia. Tutaj mamy a minus b, a tutaj a plus b. Czyli w mianowniku znajdzie się wyrażenie a kwadrat minus b kwadrat. Naszym a jest pierwiastek z x, naszym b jest jedynka. Czyli mamy pierwiastek z x do kwadratu minus 1 i dalej ta granica jest równa granicy funkcji. W liczniku tutaj będzie bez zmian, a w mianowniku będziemy mieć pierwiastek z x do kwadratu, czyli x minus 1. Można skrócić wspólny czynnik
I teraz już możemy próbować podstawić jedynkę do wzoru funkcji. Pierwiastek z jednego to 1 plus 1, czyli 2. Wobec tego cały licznik dąży do dwójki, a zatem cała funkcja też dąży do dwójki. To wszystko na dzisiaj.